Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Wolski i pracuję tutaj w kinie Atlantik. Organizujemy pokazy kina naprzeciw wykluczeniu. Dzisiaj Państwo zobaczycie dzięki życzliwości dwóm instytucji, a właściwie trzech instytucji, ten film. Wymarzony to pomysł dystrybutora Monolith Films, więc podziękujcie za to, że dzisiaj zasponsorowali salę i kopię, bo ktoś za to musiał zapłacić. Państwo dzisiaj przyszliście na zaproszenie. Poproszę o oklaski. Bardzo dziękuję Instytucji Miejskiej w Ciesowi też. Poproszę o oklaski. Dzisiaj też wśród nas są specjalni goście, ambasadorzy tego filmu SOS Wioski Dziecięce. Jest wśród nas pani Zeynab Haszmet-Makowska. Dzień dobry. I pani Anna Koszt-Sendrowska. Dzień dobry. Usiądę. Proszę Państwa, zanim zaczniemy o filmiku, czy filmikiem, to chciałbym powiedzieć o kilku uwagach. Zobaczycie Państwo niełatwy film. Myśmy się zastanawiali, czy go pokazać, czy zapraszać młodzież. Ja jednak ufam bardziej nawet w młodzież i w jakąś czułość, rezolutność. I nie dlatego, że nie chcę Państwa uwodzić, bo nie mam żadnego interesu w tym. Nawet bardziej w taką wrażliwość niż dorosłych. Zawsze mnie interesuje u młodzieży, kiedy kończy się czas wrażliwości, a zaczyna się hipokryzja. Więc zobaczycie Państwo niełatwy film, film o adopcji, film o wyczekiwaniu, o pragnieniu posiadania dziecka, o niemocy posiadania dziecka, o trudach. Nie lubię tego czasownika posiadania dziecka, ale o trudach chęci wychowywania dziecka. Tak samo ze strony kobiety, jak i mężczyzny. A jeśli jest sama kobieta, to pytanie, czy kto miałby jej pomóc? Cały system zdobywania czy posiadania narzędzi systemowych państwa, społecznych do tego, żeby dziecko właśnie wychowywać. Kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby dziecko mieć? Czy jesteśmy gotowi? I czy kiedy podejmiemy tę decyzję, czy wytrwamy w tym postanowieniu? Przepraszam za takie wprowadzenie, ale chciałbym powiedzieć, że to, mimo że są tam zabawne też i trochę w trailer jest mylący, kiedy pokazuje, że to jest taka francuska komedia, to jest to bardzo poważny temat. Dzisiaj zaprosiłem panią Annę, żeby powiedziała, jak to wygląda w Polsce. Trochę ten system francuski jest inny, rozmawialiśmy przed filmem. Więc za chwilę o tym porozmawiamy. Ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze o kilku ogłoszeniach do nauczycieli. Po pierwsze dziękuję tym, którzy zgłosili się, powiedzieli, że przyjdą i są. Szkoda, że kilka, powiem odważnie, ze 30 nauczycieli zadeklarowało się i znowu nie przyszło. Mam ochotę przeczytać listę obecności. Także nie dziwcie się, drodzy nauczyciele, że uczniowie nie przychodzą na lekcje. Zachowuje się identycznie tak jak wy. Przez 20 lat, mała uwaga, przez 20 lat nie opuściłem ani jednej lekcji. Ani jednej lekcji jako nauczyciel. Nigdy nie byłem na żadnym zwolnieniu. Dlatego mam prawo skrytykować trochę to co się dzieje. Ale tak jest w Warszawie, że jak jest za darmo, to nie trzeba szanować. Chcę tylko powiedzieć, że mamy kilka spotkań. Za chwilę jest niesamowity wszechświat, jutro jest spotkanie, potem jest spotkanie w ramach 100% wolności z Januszem Onyszkiewiczem, potem jest Palaccio, przyjeżdża wspaniała autorka Dziwnego Chłopaka, Cudownego Chłopaka, przepraszam. Jeśli pamiętacie film z Julią Roberts, to ona napisała książkę, na podstawie której powstał film. Potem
najbardziej spotkanie 7 czerwca z Jackiem Taylorem i z panem Andrzejem Wielowiejskim. Myślę, że wspaniałe spotkanie. Potem jest spotkanie dotyczące Marka Edelmana. Będzie Joanna Tadelewska pokazywała swój, właśnie to będzie przedpremiera filmu, dokumentu o Marku Edelmanie. Paula Sawicka będzie gościem, a potem na finał 10 czerwca dla tych nauczycieli grupy młodzieży. Chcę powiedzieć, że zmiana daty z 14 na 10 czerwca z Adamem Michnikiem i pokaz dokumentu Smarczyk-Koczarowicz. Proszę wejść na stronę wydarzeń, dostajecie Państwo newslettera. Zapraszam na te pokazy. To tyle z organizacyjnych rzeczy, a teraz bardzo proszę Pani Darku, opuszczenie materiału filmowego. Obejrzymy sobie, co przygotowało SS Wioski Dzieciance. Spieszysz się? Jesteś już niecierpliwy? Za długo czekasz? Ja na kogoś, kto mnie pokocha, czekam już 3 lata. Ile masz lat? 8. Dziewczynka kiedyś pod moją opieką, która wydawała się, że jest bardzo zdystansowana do obcych osób, natomiast pewnego dnia podczas typowego spaceru na widok obcej zupełnie kobiety idącej chodnikiem rzuciła się w jej stronę, krzycząc tak rozpaczliwie wręcz mamo. Kobieta ta zachowała zimną też krew, pogłaskała Amelkę po główce, była widać wzruszona i odprowadziła ją w naszą stronę. Stałyśmy razem za Amelką, patrzyłyśmy się za tą kobietą, a Amelka wtedy powiedziała tak do siebie samej, głucho, to nie mama jednak jest, to nie mama. Pierwszy taki moment, o którym wspominam, to była taka sytuacja związana z Kasią, gdy piekłyśmy pierniki w przygotowania takich do Świąt Bożego Narodzenia. I ona w pewnym momencie zapytała mnie, czy mogę napisać na tym serduszku, że ona będzie dla mamy. I ja myślałam, że mówi o swojej mamie biologicznej, która zmarła nie tak dawno przed przyjściem Kasi do Puchatka. Ale ona odpowiedziała, że właśnie, że to byłby taki piernik, może się znajdzie nowa mama dla mnie i wtedy ja bym jej mogła ten piernik dać, on już będzie miękki, gotowy. Wtedy będzie mogła po prostu spróbować tego piernika, zachwycić się smakiem i że pokocha mnie na pewno i wtedy mogłybyśmy razem już mieszkać i razem żyć. Nikola była 5-letnią dziewczynką. Nawiązała z nami bardzo silne relacje. Szukała wśród nas tej osoby, takiej dla siebie stałej, najważniejszej. Natomiast no, nie miała możliwości użyć wobec żadnej z nas słowa najważniejszego, czyli słowa mama. Dwoje dzieci odchodziło z Puchatka do rodziny zastępczej. Przyszła do mnie wtedy i wyszeptała mi do ucha swoją bardzo taką chyba skrytą gdzieś wewnętrznie prośbę, żebym w swoim kalendarzu, który zawierał wszystkie najważniejsze informacje dnia codziennego, zanotowała, że ona chce być następna, że ona chce mieć mamę w końcu i że już tak bardzo długo czeka na tę mamę i to już jest czas najwyższy dla niej. Wybrzmiało wszystko to, co było w niej najgłębiej schowane. One nie ufają dorosłych i nie wierzą w to, że mogą być kochane, że to jest taka niewiara ich. I dlatego tak po prostu wolą jak gdyby nie czekać, tak? Bo to ich za bardzo boli, żeby czekały wciąż. Dzieci chcą być kochane, chcą komuś oddać swoje uczucie i chcą tym samym dostać je od kogoś. Potrzebują tego jak każdy, jak powietrza, jak jedzenie, jak każda. Jest to tak podstawowa potrzeba, a jednocześnie fundamentalna, że no, w żaden sposób nie da się jej inaczej zastąpić, jak tylko miłością. Dzieci zasługują na to, by ktoś po nie przyszedł i je pokochał.
Chce pan reflektor? Proszę państwa, ten krótki film jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego my jako organizacja, która zajmuje się porzuconymi i osieroconymi dziećmi w opiece zastępczej, zdecydowaliśmy się na to, żeby zostać partnerem filmu Wymarzony. W Polsce nadal jest 70 tysięcy dzieci, ponad 70 tysięcy dzieci, które są pozbawione opieki biologicznych rodziców. To jest miasto średniej wielkości. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A 1/5 z nich, około 16 tysięcy, to są dzieci, które nadal są w instytucjach. Nie w rodzinach, ale w instytucjonalnych formach opieki, czyli w domach dziecka, czyli cały czas czekają na swoich rodziców zastępczych, na rodziny, rodziców SOS, na rodziców adopcyjnych. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby dzieci wychowywały się w rodzinach. Nie ma lepszego miejsca, w którym dzieci by mogły się wychowywać, niż rodzina. Dlatego też jako organizacja cały czas o to walczymy. Ten film, który za chwilę obejrzycie, to jest przepiękna opowieść. Przepiękna opowieść o miłości i o budowaniu więzi, ale także o tym, jak bardzo ważna jest świadomość korzeni, czyli to, skąd się przyszło. My w naszej organizacji doskonale wiemy, że nie jesteśmy w stanie zbudować, mówię tu o dzieciach w opiece zastępczej, nie są te dzieci w stanie zbudować swojej przyszłości bez świadomości przeszłości. Więc my musimy wiedzieć, skąd idziemy, by dokądś dotrzeć. Także to pogodzenie się z przeszłością, jak tutaj też zobaczycie, nawet w wypadku bardzo małego dziecka, jest bardzo, bardzo ważne. Dzieci, które wychowują się w opiece zastępczej, w rodzinach adopcyjnych, to są często dzieci, które mają w sobie bardzo głęboką ranę. Jest takie słowo łacińskie trauma. To jest właśnie rana. Rana, która może się zabliźnić z czasem, którą można zaleczyć miłością, ale nigdy nie wiadomo, kiedy ta rana się otworzy. I takie dzieci, tacy młodzi ludzie, mogą być też wśród was. Mogą być waszymi kolegami z klasy, mogą być waszymi uczniami. Jeżeli chcielibyście się czegoś więcej o świecie tych dzieci dowiedzieć, to my bardzo zachęcamy do kontaktu z nami. Prowadzimy lekcje w szkołach, opowiadamy o opiece zastępczej, opowiadamy o tych uczuciach, o tym wszystkim, z czym wiąże się opieka zastępcza i umacnianie rodzin biologicznych, którymi też się zajmujemy. Tu przy wyjściu będą takie ulotki, więc jeżeli ktoś by chciał kiedyś nas zaprosić do siebie, do swojej szkoły, to jesteśmy oczywiście do dyspozycji i chętnie was odwiedzimy. Jestem przekonana, że dzisiaj będzie bardzo wiele wzruszeń na tej sali. Może ktoś chciał coś zapytać? O coś panią? Jaka jest różnica między adopcją a rodziną zastępczą? Takie było pytanie. To jest dość duża różnica, dlatego że rodzina zastępcza jest, tak jak sama nazwa wskazuje, w zastępstwie, czyli na ten czas w teorii. Aż rodzina biologiczna poprawi się na tyle, rodzina, w której dziecko nie może przebywać z jakichś powodów, bo sąd decyduje o tym, że rodzice mają ograniczone bądź odebrane prawa rodzicielskie i umieszcza dziecko w rodzinie zastępczej, czy w rodzinie SOS, czy w innej, czy na przykład w placówce, czyli w domu dziecka. Rodzina zastępcza pracuje także z rodziną biologiczną po to, by ta się poprawiła i by dziecko mogło do rodziny biologicznej wrócić. Natomiast rodzina adopcyjna, no to jest proces inny. Przysposabiając dziecko, czyli przez proces adopcyjny rozumiemy, że to dziecko już jest nasze, czyli mamy do niego pełnię praw i to nie jest w zastępstwie i na trochę, tylko na zawsze. Czy państwo jako SOS Wioski Dziecięce pośredniczycie między instytucją, jakim jest państwo, a nowi rodzice? Od tego są ośrodki adopcyjne, natomiast my wszystkie dzieci, które są w opiece zastępczej, zgłaszamy do ośrodków adopcyjnych. Co więcej, także przygotowujemy, jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko trafia do adopcji, wiemy, że ten proces adopcyjny się rozpoczyna, to przygotowujemy zarówno rodziców, jak i przede wszystkim dzieci do tego procesu. A to jest wasz autorski program? Czy on jest...
Można tak powiedzieć, ponieważ my mamy w takie rodzinne domy czasowego pobytu. Tutaj panie się wypowiadały w tym filmie właśnie z Puchatków w Biłgoraju. Mamy też w Ustroniu taki dom i to są osoby, które no, zajmują się właśnie autorsko, tak jak pan powiedział, przygotowywaniem dzieci do tego procesu, bo to jest bardzo trudny proces po obu stronach. Możemy się dowiedzieć, ilu macie takich wychowanków, takich no to też nie trudno określać sukcesów, ale dzieci, które zostały adoptowane. To nie jest duża liczba. To nie jest duża liczba, to jest około dwójki, trójki rocznie. To nie jest bardzo dużo, dlatego że do nas dzieci nie trafiają małe dzieci. U nas dzieci, jak też to było widać, to są spore dzieci. No a po dzieciaki, które mają trochę więcej lat niż rok, nie stoi kolejka. A czy potem kiedy dzieci są adoptowane, czy one wracają do was jako wolontariusze na przykład? Wolontariusze nie, ale zdarzają się takie odwiedziny, bardzo często jest kontakt właśnie z dziewczynami z Puchatka, bardzo często to są listy, telefony, także ten kontakt jest, chociaż nie wszystkie dzieci chcą go utrzymywać. Niektóre po prostu chcą zamknąć ten etap i żyć tam, gdzie są teraz. A rodzice pomagają wam? Rodzice, którzy? Tych dzieci adoptowanych. Tak, zdarza się rzeczywiście, że mamy takie osoby, które, których dzieci adopcyjne wywodzą się na przykład z Puchatka i często też dostajemy w okolicach świąt czy z innych okazji od nich bardzo duże wsparcie. Dla mnie jakąś oczywistością, ale zawsze trzeba podkreślać, już pani Ania tutaj powiedziała o tym, że jednak najtrudniej jest adoptować dzieci starsze. Starsze, bo? Trudniej, bo? Trudniej, bo one mają ze sobą dużo więcej. Większą traumę. Tak, to są dzieci, które no często... Czy jest to związane z ryzykiem? Większym ryzykiem, czy trudnością potem... Czy wy używacie słowa resocjalizacji, czy z trudnością z budowaniem relacji? Budowanie więzi. No, dużo łatwiejsze to jest, jeżeli chodzi o dziecko, które jest rzeczywiście bardzo malutkie. Natomiast do nas też bardzo często trafiają liczne rodzeństwa, więc jeżeli dzieci jest piątka, no to też zaadoptować jedno dziecko, a pięcioro to jest no, pewnie duże wyzwanie, nie tylko logistyczne, ale i finansowe dla rodziców adopcyjnych. Dlatego też no, u nas tych dzieci trochę na tę adopcję czeka, ale my także prowadzimy rodziny SOS, to jest rodzaj rodzin zastępczych, więc jeżeli nie adopcja, no to rodzicielstwa zastępcze, to też jest przepięknie tutaj pokazane. Mamy tutaj pana, który prowadzi rodzaj rodzin pogotowia, czy rodziny zastępczej i też widać, jak bardzo on jest w swoim działaniu profesjonalny i to też jest jakieś wyjście i jakiś pomysł na stworzenie więzi. Adopcja to jest... Więcej wiemy o adopcji przez media, prawda? To jest właściwie wyraz pewnej, no też określę nieładnym słowem dzisiaj jakoś tak przyjmuję to, ale nie znam innych słów, mody czy konieczności czasów. Czy też, żeby już ładnie jakoś spuentować, czy też być może takiej próby rozmowy o tym, że nie wiemy jak wiele dzieci, nawet na tej sali, być może nawet same dzieci nie wiedzą, że są adoptowane. Znaczy, nigdy nie nazwałabym adopcji i nie zestawiałabym jej z modą. Myślę, że to nie tak. Myślę, że za tymi historiami... To trochę tak jest przedstawiane, ja mówię, przez media, prawda? Za tymi historiami rodziców adopcyjnych, czy części rodziców zastępczych, także stoi po prostu... tragiczna historia najczęściej. No, dzieci adoptują najczęściej ludzie, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. Chociaż jak rozmawialiśmy, mówię o biologicznych dzieciach, jak rozmawialiśmy tutaj przed wejściem, to często się zdarza tak, że w momencie, kiedy zaczyna się proces adopcyjny, zresztą tu też jest taka historia w tym filmie, to się pojawia ciąża. Więc też taki mechanizm jest dość częsty. Media rzeczywiście czasem przedstawiają adopcję w taki bardzo uproszczony sposób, ale przecież są też ludzie, którzy mają biologiczne dzieci, a mimo to adoptują jeszcze dzieci. Myślę, że trzeba być przede wszystkim bardzo dojrzałym, trzeba być na to gotowym. To jest tak jak z opieką zastępczą. Trzeba stać
pewnie na własnych nogach i wiedzieć, czego się chce. Też tutaj w tym filmie jest bardzo ważne to, co mówi jedna z pracownic socjalnych, że konkretna osoba musi być gotowa na przyjęcie konkretnego dziecka. Więc tak naprawdę, czy małego, czy dużego i czy to jest dobry moment dla niej w życiu. To jest najważniejsze, żeby się odnaleźć w tym kosmosie. I też o tym jest ten film i ten moment odnalezienia tutaj widać za nami. Tak, tak, słowo kosmos jest dobrym, bo to rzeczywiście taki lot w nieznane, prawda, trochę. To już ostatnie pytanie. Cały proces adopcyjny może trwać ile? To są lata? To są lata. No ale jak jest maleńkie dziecko, to jeśli adoptujemy, to przecież nie adoptujemy chyba szybciej. To no tak, tylko że to są ludzie, którzy w tym procesie są lata. A w momencie, kiedy dziecko się pojawia, to wtedy... I to widzimy w filmie, tak, prawda? Jest. Że wykazują pewną cierpliwość. Bo życie się zmienia, nie jesteśmy cały czas tacy sami. Lata płyną i zmienia się też nasza sytuacja, tak jak sytuacja naszej bohaterki. Proszę zobaczyć, że ten film można zobaczyć z różnych perspektyw. Osób, które pragną mieć dziecko, samego dziecka też, bo przecież tam dziecko jest, no powiedziałbym, nawet głównym bohaterem. Wzruszające są postaci urzędników, którzy szalenie przejmują się swoją pracą i walczą o każdego dzieciaka. To jest przepięknie pokazane. Bliskich, ale też osób, które, bliskich, które tych osób, które miałyby adoptować dziecko, ale też i biologicznych rodziców. Tam szczególnie jest traumatyczna historia matki, która zostaje. Tak, bardzo młodej dziewczyny. Dziecka. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ten film Was poruszy i jeśli będziecie mogli, to potem wejdźcie na stronę SOS Wioski Dziecięce i Państwo pewnie się o tej pracy dowiecie, to myślę, że jakąś Waszą nutę wrażliwości czułą poruszy. Bardzo dziękujemy Paniom za obecność. Poprosimy o klaski. Dziękujemy bardzo. Dobrego seansu, Państwu życzę wymarzony film, a ulotki dla wszystkich będą przed wejściem na salę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.